Cześć moi drodzy, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na recenzję bezprzewodowych słuchawek Bluetooth firmy Arctic. Jest to model PC14BT. Cena słuchawek do 200 zł, średnio jakieś 180. Sprawdzicie sobie też ceny w opisie filmu. Zobaczmy sobie na początek, co dostajemy z tymi słuchawkami. Potem zobaczymy sobie też dokładnie słuchawki. Natomiast dowiadujemy się, że działają na Bluetooth w standardzie 4.0. Posiadają też NFC, protokoły APTX, CSR, wbudowany mikrofon, który powiem, że jest bardzo przyzwoity i wykonane są z materiałów klasy premium. Z drugiej strony mamy pokazaną jedną ze słuchawek, miejsce NFC, panel wielofunkcyjny, zobaczycie to za chwilkę, komfortowe nauszniki, rozsuwany pałąk, regulacja słuchawek, wytrzymały pałąk i długość grania tych słuchawek do 30 godzin. Faktycznie w testach 20 parę godzin spokojnie grały na ustawieniach 1/3 głośności do połowy głośności. Zobaczcie dalej. Mamy informacje o Bluetooth ponownie. Pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz. Przetworniki 40 mm, oporność 32 ohmy. Czułość mikrofonu jakieś 42 dB. Bateria ma 850 mAh i według producenta starcza na 30 godzin. Natomiast 142 gramy, jeśli chodzi o wagę, to się nie zgodzę, ponieważ zważyłem je na wadze kuchennej i wyszło mi tam około 200 gram. Tak więc tutaj mamy błąd, słuchawki są niestety cięższe. No a szkoda, bo 140 gram to by była waga już taka naprawdę lekka. W tej chwili kategoryzuję je jako wagę już średnią. Zobaczcie, w zestawie mam jeszcze taką torbę z ekoskóry do transportowania słuchawek. To jest też taka krótka instrukcja, na przykład jak parować te słuchawki. I mamy też przewód do ładowania słuchawek, taki zwykły smartfonowy z wtyczką micro USB. Co do samych słuchawek, pomimo tych 200 gram, są naprawdę dość komfortowe. Zobaczcie, pałąk górny mamy wykonany dość dobrze. Oprzyte jest takim materiałem, tu ekoskóra, troszeczkę wypełnienia. Pałąk jest elastyczny, więc fajnie. Potem mamy metal, tu mamy aluminium, takie już lepszej jakości, z logo Arctic. Matowy plastik na szczęście tutaj. I regulację w ten sposób rozsuwaną. No i tutaj oczywiście idą przewody do przetworników. Rozregulować możemy aż tak, więc na każdego się dopasują. Same nauszniki też wyginają się aż tak, więc nam się dobrze dopasowują do rozmiaru, kształtu naszej głowy. Następnie mamy też część wewnętrzną, dość miękkie, dość grube poduchy. I generalnie pod względem komfortu jest całkiem fajnie, nie powodują dużego ucisku od boku. Jakiś tam minimalny jest, natomiast nie powoduje dyskomfortu. Natomiast patrząc tutaj, mamy cały panel sterowania. Tu mamy jeszcze wejście na ładowanie, diodę. Tu mamy diodę aktywności. W tej chwili są włączone, włącza się przytrzymując ten cały regulator. Służy to oczywiście też jako play pauza, jako odbieranie połączeń. Tutaj mamy mikrofon, też mamy głośniej, ciszej taki suwaczek i do przodu, do tyłu przełączanie utworów. Tak więc panel sterowania taki dość przemyślany, dość szybko można się z nim zapoznać, przyzwyczaić do niego. No i tutaj mamy to miejsce do NFC. Więc powiem Wam, że jak na słuchawki bezprzewodowe, w testach spisały się całkiem nieźle. Z muzyką klasyczną co prawda poradziły sobie tak sobie, dominowała tam środkowa część sceny, środkowe pasma. Utwory były takie lekko stłumione. W muzyce elektronicznej było dość dobrze, natomiast brakowało tym utworom dynamiki. Dużo lepiej, jak w przypadku takich słuchawek mainstreamowych, było przy słuchaniu muzyki rozrywkowej, muzyki dance. Ogólnie całość była dość dobra, natomiast mieliśmy lekko stłumiony wokal i taki dość łagodny bas. Jeśli chodzi o gry smartfonowe, to odbiór dźwięków był całkiem przyjemny, efekty dość donośne, dość fajne. Tak więc moi drodzy, podsumowując, słuchawki Arctic P614BT to całkiem ciekawy produkt w tej cenie. W kategorii słuchawek do 200 zł bezprzewodowych oczywiście wypadają całkiem dobrze, pod względem użytych materiałów jest przyzwoicie, wytrzymałość i wygoda słuchawek również na dobrym poziomie i dźwięk także nie jest powalający, ale w tej cenie jak na słuchawki bezprzewodowe jest naprawdę przyzwoity. I oczywiście dość długi czas pracy na baterii, ładowanie w około 2 godziny tych słuchawek, no i całkiem przemyślany panel sterowania,
czynią z tych słuchawek dobry produkt w swojej klasie cenowej. Jeśli chcecie dowiedzieć się o nich więcej, zapraszam na portal wideotesty.pl do pełnej recenzji tekstowej. Macie link w opisie filmu, tak więc zapraszam. A dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji i pozdrawiam Was. Cześć!